14. seria spotkań Orlen Superligi Piłkarzy Ręcznych. Początek rundy rewanżowej. W sobotni wieczór gościmy w Kaliszu, gdzie Energa MKS podejmować będzie Gwardię Opole. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Murec. Pilitowski do skrzydła, tu jest Bekisz. I Starczewicz, ale Malcher świetnie w bramce. Starczewicz, Neil, sygnalizacja gry pasywnej. Dogranie do Krępy, na koło jest trafienie. Pilitowski zmienił teraz kierunek ataku. Neil do skrzydła, do Komarzewskiego. Pilitowski, Starczewicz, miał trochę miejsca i trafia. Wojdan aktywnie tu stara się zbiegać, ściągać obronę. Jędraszczyk, ależ zwód! Cóż za akcja Piotra Jędraszczyka. Cała obrona zareagowała na ten jeden zwód. Bez Pilitowskiego jest Starczewicz, Neil, Kus i Krępa. Tam wolny na skrzydł Komarzewski. Komarzewski, Komarzewski tym razem się nie myli. Jankowski. Czekało. Jędraszczyk, Jędraszczyk. Sam i jest bramka i będą jeszcze dwie minuty kary. Kus prosi, błaga sędziego, ale Jędraszczyk. Jędraszczyk, czekało. Łangowski, Łangowski, Łangowski! Cóż za potężny rzut! Zcisłowicz, Mączka, czekało, świetny! Akcja ze zwodem, ale fenomenalna Szczecina, tylko nikt nie zebrał tej piłki. Zawodnicy Gwardii, czekało, Kawka, faulowany, nie, strata, błąd kroku, pusta bramka. Tomaszewski trafia! Też ma duże możliwości, jeśli chodzi o rzut z drugiej linii. Trochę zapomniane są te jego umiejętności ofensywne. Starczewicz! Jest trafienie! A więc 15 do 13. Czwarta bramka Starczewicz. Jeszcze Opolanie. Czekało? Rzut karny! Górą Mączka. Jeszcze zdążą. Tak, zdążyli! Cóż za trafienie! Wow! Starczewicz, czy będzie jakaś indywidualna akcja? Starczewicz, cóż za rzut! Teraz gospodarze będą starali się grać długo. Neil, no ależ łatwo tutaj ograł obronę, jakby to drużyna Gwardii grała w osłabieniu. Bardziej bym uważał, że to z obroną były kłopoty. No i teraz Malcher zatrzymał Komarzewskiego. Jędraszczyk, Kawka, dogranie do skrzydła, jest otwarta pozycja i tym razem Wojdan skutecznie. No, tak najlepiej rozwiązywać. Pilitowski. Neil znowu biega. Gdzie jest obrona? Ależ łatwo rozbita. Jedno wbiegnięcie bez piłki. Dostaje piłkę. Rozpędzony Neil. Sosna. Przerzucenie do skrzydła, ale tutaj też nie było miejsca. Teraz Jankowski. Jankowski, Szczecina! Fenomenalna interwencja. Trzeba będzie zaraz rzucać. Teraz Łangowski miał dużo miejsca z przetrzymaniem. Antoni Łangowski. Zobaczmy, wracamy do gry. Oj, teraz Starczewicz. Nie, to Paweł Stępin tym razem. Też druga dwuminutowa jego kara. I Starczewicz kontra Malcher. Malcher tym razem górą. Dobija Starczewicz, jeszcze raz Malcher. Kus. Znowu przy tej grze w przewadze gra na dwóch kołowych. Starczewicz, ach, tutaj zapolował na przechwyt. Jeszcze raz Sosna, Sosna tym razem skutecznie. Czekało. Jędraszczyk, Sosna, Sosna broni Szczecina. Fantastyczna interwencja Krzysztofa Szczecina. Mączka. Mączka, Szczecina górą, cóż za interwencja. Starczewicz, Pilitowski, Pilitowski, Pilitowski zablokowany. No, coś poszło nie tak w tej akcji. Już tylko pozostał rzut wolny. Komarzewski, no. I broni Szczecina! Mączka i broni Szczecina! Mączka dwa razy pudłuje, ależ sytuacja Krzysztof Szczecina bohaterem. Myślę, że bez względu na wyniki głosowania, a jednak Krzysztof Komarzewski najlepszym graczem, który nie wykorzystał tego jednego karnego w serii rzutów karnych. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na kolejne spotkania. Teraz żegnam się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Marcin Muras.